Kim jesteś? Jestem licealistką, która stara się tworzyć. I w sumie to chyba tylko tyle. Twój ulubiony artysta? Jest ich wielu, ale najbardziej zdecydowanie interesuje mnie sztuka Szukalskiego albo Goi. Inspirują mnie ludzkie emocje i to, jak inni ludzie odbierają świat i to, co ich interesuje. Twój ulubiony film i dlaczego? Chciałam powiedzieć Pulp Fiction, ale wydaje mi się, że Grand Budapest Hotel, ponieważ ten film ma niezwykle takie bajeczne kadry i jest bardzo przemyślany pod względem nagrywania go. A poza tym historia jest dość zabawna. Podaj kilkoro wykonawców muzycznych, których słuchasz. Słucham różnej muzyki, ale tak ostatnio najczęściej słucham pani Katarzyny Nosowskiej, Łona i Weber, czy... No, bardzo dużo polskich wykonawców. Dlaczego tworzysz? Żeby móc jakkolwiek przekazać emocje, bo nie znajduję w niczym innym tyle satysfakcji, ile w tworzeniu obrazów czy w śpiewaniu. I to jest chyba najładniejsza, najłatwiejsza forma ekspresji. Co chcesz osiągnąć z tą sztuką? Szczerze mówiąc, to nie mam pojęcia i póki co jedynie zależy mi na dzieleniu się swoimi emocjami i przeżyciami z innymi, a sprzedawanie obrazów jest po prostu najłatwiejszą formą. Jaka jest granica sztuki? Uważam, że jej nie ma, bo w sumie to każdy ma swoją granicę sztuki i każdy widzi ją inaczej, dlatego bardzo trudno jest zdefiniować granicę sztuki. Jaki był przełomowy moment w twojej twórczości? To było jakieś 2 lata temu i przez to, że zaczęłam się gorzej czuć tak psychicznie i fizycznie, stwierdziłam, że zacznę coś ze sobą robić i zacznę robić coś, co będzie w stanie odłożyć te wszystkie moje negatywne emocje i to jest właśnie malarstwo. Co daje ci tworzenie? Myślę, że daje mi taki rozwój przede wszystkim, ale też taki spokój wewnętrzny i taki odpoczynek od codzienności. To wszystko, dziękuję. Dziękuję.